No cześć wam. Dzisiaj chcę z wami przerobić taki fajny programik, który pozwoli nam wylosować liczby, na przykład to lotka, i będzie to tyle fajne, że zrobimy to w ten sposób, żeby uniknąć powtórzeń. Czyli napiszemy program w ten sposób, żeby mieć pewność, że zadziała to dokładnie tak jak w Totolotku, czyli wybieramy jedną kulę i następnie losujemy kolejne już z tej pomniejszonej puli. Zobaczmy jak to działa. Włączymy sobie start i dostajemy zestaw tutaj wygranych numerów. Znowu damy start, cyk i losujemy jak tylko chcemy. Możemy to zrobić tak, że w łatwy sposób zmieniamy wielkość jakby tego zestawu kul, czy ile tych kul ma być wylosowanych i na przykład teraz jak sobie włączymy start, to losujemy 10 kul z 80. Więc właśnie coś takiego będziemy teraz robić. Ok, wiadomo, że będziemy generować losowe liczby, więc na pewno importujemy sobie random. No i oczywiście musimy się wdrażać tutaj w zarządzanie funkcjami, więc będziemy um, tworzyć nasz kod na podstawie funkcji. Pierwsza funkcja wygeneruje nam zestaw tych wszystkich liczb, a druga funkcja będzie losować wygrane liczby. No więc najpierw zdefiniujemy sobie, Tą pierwszą funkcję, czyli generuj zestaw liczb, i myślę, że od razu sobie pomieszamy te liczby, więc wpiszę tutaj jeszcze mix. I tutaj będziemy chcieli podać, ile tych liczb chcemy generować, czyli ja podam tutaj powiedzmy, niech to nazywa się max. No bo wiecie, nieraz będziemy chcieli losować, czy mieć tych 49 kul, albo 80, albo jakąkolwiek tam ilość będziemy potrzebowali. No i oczywiście, żeby przetrzymywać i móc zarządzać tak dużą ilością danych, to posłużymy się listą. Więc stworzymy sobie listę, na przykład wszystkie liczby i na początek oczywiście będzie ona pusta. Teraz za pomocą pętli będziemy sobie dodawać kolejne numery do tej listy. Więc wpisujemy sobie for i in range. No i oczywiście zaczynamy od zera i dojdziemy sobie do wartości maksymalnej. Oczywiście nie będziemy chcieli mieć kuli z numerem 0, więc za chwilkę to zmienimy. Dodajemy sobie to, więc wszystkie liczby, następnie append. No i tutaj właśnie dodajemy ten numer porządkowy, ale musimy dodać jeszcze do tego 1, ponieważ zaczynamy od 0, a pierwsza kula zaczyna się od 1 dlatego tutaj dodajemy 1. Tworząc taką funkcję, dostaniemy listę kolejnych numerów. Może zobaczmy, jak to działa. W sumie jeszcze damy sobie tutaj return, więc chcemy zwrócić sobie tą całą listę, więc zwracamy wszystkie liczby. Wyjdźmy poza funkcję i spróbujmy sobie ją wywołać, czyli może od razu sobie ją wydrukujemy, print i dajemy generuj zestaw liczb MIX. No i powiedzmy, że tam jakiś totolotek czy coś, wpisujemy sobie 49. Więc w konsoli powinniśmy zobaczyć liczby od 1 do 49. No i rzeczywiście tak jest. No i super. No to teraz, może spróbujmy sobie pomieszać od razu te liczby, żebyśmy później losowali z pomieszanych liczb. Czyli taka sytuacja w sumie, jak ma miejsce w prawdziwym życiu. Więc przejdźmy sobie tutaj poniżej i użyjemy random, a następnie shuffle i wybieramy tutaj wszystkie liczby. Więc teraz, jak sobie uruchomimy, to zobaczcie, że już mamy listę pomieszanych numerów. Super, przechodzimy sobie dalej. Teraz stworzymy kolejną funkcję. Która będzie losować wygrane liczby, czyli losuj. No i tutaj musimy przyjąć jakieś dwa parametry, ponieważ musimy mieć jakiś zestaw liczb, czyli to, co dostaniemy z tej funkcji, a poza tym musimy sprecyzować, ile tych liczb chcemy losować. Więc wpiszemy sobie tutaj na przykład zestaw liczb, i po przecinku podamy sobie drugi parametr, czyli na przykład ilość liczb. Może tą instrukcję drukującą na razie sobie wyrzucę, żeby nam tutaj się nie mieszało. No i teraz chcemy znowu zrobić podobną rzecz co powyżej, więc tworzymy sobie listę z wygranymi liczbami, więc dajemy wygrane liczby to się równa pusta lista. Teraz przejdziemy sobie pętlą for i e, in range. Zaczynamy od zera i teraz podajemy ilość liczb, ponieważ chcemy losować tyle liczb, ile podamy sobie w wywołaniu później tej funkcji. Więc przechodzimy do środka. W każdym przejściu pętli będziemy losować inną liczbę, więc stwórzmy sobie taką zmienną, na przykład niech to będzie wybrana liczba, to się równa, no i oczywiście korzystamy z random, a następnie rand range. Tutaj podamy sobie wartość od zera, no i tutaj musimy sprawdzić jaka jest długość tego zestawu, który prześlemy do tej funkcji, więc wpisujemy sobie len, a następnie zestaw liczb. Ok, to teraz będziemy chcieli właśnie tą liczbę, którą sobie wylosujemy, dodać do naszych wygranych liczb, więc wpisujemy sobie wygrane liczby, a następnie append teraz w środku. Musimy pobrać właśnie z tego zestawu, który tutaj dołączamy, liczbę o indeksie wybranej liczby. W środku wpisujemy sobie zestaw liczb i podajemy tą naszą losową wybraną liczbę jako indeks. Więc dajemy wybrana liczba. No i oczywiście, jeżeli dodamy to do nowej listy wygranych, to tą kulę czy tą liczbę musimy usunąć z naszego zestawu, żeby ona się nie powtarzała. Więc dajemy zestaw liczb, metodę pop, żeby usunąć. No i chcemy usunąć wybraną liczbę. Na koniec możemy wyjść sobie już poza pętlę i możemy sobie posortować, żeby później ładnie wyświetlić te nasze wygrane liczby. Więc damy sobie wygrane liczby, a następnie sort. No i oczywiście musimy je zwrócić wszystkie, więc dajemy sobie return, wygrane liczby. I to jest wszystko, czego potrzebujemy w tej drugiej funkcji. Więc teraz możemy sobie je wszystkie tutaj wywołać i pokazać wynik. Możemy sobie stworzyć dwie zmienne, czyli na przykład będzie to zestaw wszystkich liczb, i tutaj do tej zmiennej pobierzemy sobie właśnie wynik tej funkcji generuj zestaw liczb, i tutaj podajemy jako argument, ile tych kul ma się tam znajdować. Powiedzmy, niech to będzie 49. Teraz będziemy chcieli losować wygrane liczby, więc też może stwórzmy sobie jakąś zmienną. Na przykład wygrane liczby. To się równa, i teraz dajemy sobie losuj wygrane liczby. Tu podajemy dwa argumenty, czyli najpierw zestaw liczb. Będziemy go mieć o tutaj, więc możemy sobie to skopiować i wkleić. No i ile liczb losujemy? No 6, więc wpisujemy szóstkę. Na koniec możemy sobie to wydrukować, więc dajemy. Wygrane liczby. Wyczyśćmy sobie konsolę CLS i włączymy start. Mamy 6 losowych liczb, znowu sobie uruchomimy, za każdym razem dostajemy inne liczby. Jeżeli na przykład chcemy zmienić warunki losowania, czyli na przykład chcemy losować 10 liczb z 80, no to tutaj zmieniamy argument na 80, a tutaj zmieniamy na 10. Dajemy sobie jeszcze raz start. Jak widzicie, wszystko działa doskonale. Oczywiście, jest tutaj kilka miejsc, gdzie możemy troszkę skrócić nasz kod. Na przykład, tutaj nie musielibyśmy tworzyć tych osobnych zmiennych. Bezpośrednio możemy sobie wywołać tą naszą funkcję. Pokażę Wam coś, może. Czyli losujemy sobie wygrane liczby i tutaj, jako argumenty, też możemy od razu sobie stawić wywołania tych funkcji, a tutaj podać sobie, ile tych elementów chcemy losować, na przykład 10. I to nam załatwi w sumie te trzy linie kodu, skompresujemy do jednej. Dajemy sobie start, no i wychodzi na to samo, prawda? No ale ja nie chcę tego aż tak tutaj skracać, ponieważ wydaje mi się, że teraz jest to troszkę trudniejsze do odczytania. A wiadomo, że na początku drogi w programowaniu ważne jest to, żeby jak najłatwiej nam się czytało ten kod i żeby to wszystko było jak najbardziej zrozumiałe. Także mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia kolejnym razem.